A my łączymy się z Trójmiastem. W Trójmieście jest Krzysztof Puternicki, dziennikarz, podróżnik, który dzisiaj opowie nam o Małej Sycylii. Witam cię, Krzysztofie, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie ciebie, Magdo, witam państwa. Opowiedzmy o tej Małej Sycylii, bo ja zapowiadałam, że to będzie pierwsza część z cyklu, najprawdopodobniej pierwsza, z tryptyku gdańskiego. O czym jest Mała Sycylia i jak zabrałeś się za temat Trójmiasta, bo to jest ciężki, ciężki kawał historii, kawał relacji. No tak, bo to jest generalnie, dlaczego się zabrałem za film. Zabrałem się za film przez to, że no nie mogłem realizować innej swojej produkcji, którą rozpocząłem w zeszłym roku ze względu na COVID. No i tak miało być. I tak miało być, bo miałem w końcu trochę czasu i ten czas wykorzystałem na to, aby skupić się na koszuli, koszula najbliższa ciału, czyli na moim rodzinnym mieście, w którym żyję od ponad 40 lat i od tego czasu też moja mama, z którą robiłem ten film, urodziła się w Gdańsku i problemy tego miasta nie są nam obce, znamy je bardzo dobrze i właśnie to spowodowało, że z tej perspektywy gdańskiej chcieliśmy pokazać tak naprawdę, czym jest Gdańsk i skąd w ogóle ta nazwa Mała Sycylia. No właśnie, bo to jest bardzo niepokojące, Mała Sycylia. No to ewidentnie mafia, powiązania, korupcja, dużo chaosu, no i dużo nieczystych interesów. No tak, Mała Sycylia to jest takie obiegowe powiedzenie nieformalne, które już przylgło do Gdańska. I to nie przez przypadek, bo tutaj trzeba mieć trochę świadomości takiej geopolitycznej, geograficznej, tak, co do usytuowania i funkcji miasta. Gdańsk był zawsze miastem, które było bardzo otwarte ze względu na port. Tak, koło portu zawsze się kumulowały różnego rodzaju przedsięwzięcia, te i legalne, i te mniej legalne. W związku z tym to powodowało, że w mieście portowym zawsze było więcej możliwości do różnego rodzaju kombinacji i to jest takie tło, zresztą od tego zaczynam w filmie. To należy też pamiętać, że bardzo wiele ważnych osób w państwie pochodzi z Trójmiasta. Praktycznie na przestrzeni po 90 roku należy pamiętać o tym, że stąd jest Lech Wałęsa, że tutaj studiował Aleksander Kwaśniewski, gdzie nawiązywał swoje pierwsze relacje w dorosłym życiu. Tutaj jest wiele, wiele innych znanych osób, jak chociażby Donald Tusk, który miał istotny wpływ. Tak, czy Ryszard Krause, który miał istotny wpływ na to, co się działo w państwie, w gospodarce. No i ta sieć tych powiązań spowodowała szereg patologii, a główną z nich to jest patologia, która jest w Urzędzie Miasta, w którym rządzą niepodzielnie od ponad 20 lat ci sami ludzie. Wiadomo, już no nie ma tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, ale administracja, ci sami ludzie, którzy byli przy nim od samego początku, dalej są i dalej tym wszystkim sterują. Mówisz o magistracie, mówisz o ratuszu. Rozumiem, że właśnie na tym się skupiłeś, żeby tak na razie tak sensu largo, tak szeroko pokazać, tak, te powiązania, żeby nie skupiałeś się na poszczególnych wątkach, tylko żeby dla tych zupełnie niewtajemniczonych trochę uczknąć i trochę przedstawić. Tak, to jest Mała Sycylia, jak już wcześniej powiedziałaś, jest pierwszą częścią tryptyku gdańskiego, która opisuje tło. I tło w tej pierwszej części ma na zamiarze ukazanie skali tych nieprawidłowości, które tutaj są na miejscu i przede wszystkim przestrzeni, w której się poruszają ci ludzie. Miasto Gdańsk jest jednym z tych miast, które ma największą ilość spółek miejskich w Polsce. No a to powoduje różnego rodzaju patologie. Pytania. Chociaż jeżeli chodzi o na przykład o dofinansowanie tych spółek przez miasto, są spółki, które mają po 200 milionów złotych straty i od samego swojego początku działania wykazują tylko i wyłącznie stratę, a co roku
dostają po kilkadziesiąt milionów z budżetu miasta. Nikt no nie wie, co się z tymi pieniędzmi dzieje, bo jakby dostęp do informacji publicznej jest bardzo często dziennikarzom ograniczony, a zresztą też media w Polsce się mało interesują tym z wiadomych przyczyn, no z wiadomych przyczyn, że ten układ tutaj jest i w tym układzie również są lokalne media, które korzystają z różnego rodzaju dobrodziejstw, chociażby jak reklama tych spółek u siebie w ramach swoich możliwości reklamowych. Tak, czas nas goni. Mała Sycylia to pierwsza część Tryptyku Gdańskiego. Mam nadzieję, że te pozostałe dwie uda ci się zrealizować. Przypomnijmy. TVP 3 Gdańsk w sobotę 12 grudnia o godzinie 19, a w późniejszym czasie będziemy informować o emisji w TVP 1, prawda? Dokładnie, zgadza się, taki jest plan. Mam nadzieję, że do tego czasu już mi się też uda skończyć kolejne dwie części, które są już w trakcie, że tak powiem, pracy. I zapraszam wszystkich do odkrywania tajników tego, co się dzieje w mieście od ponad 20 lat. Mam nadzieję, że każdy będzie w stanie nabrać troszeczkę innej perspektywy niż tylko ta, która krąży o Gdańsku, że to jest piękne miasto. To jest piękne miasto, ale no niestety miasto, które się wiąże z różnego rodzaju patologiami, które drążą kieszeń mieszkańców od lat. I Krzysztof Puternicki razem z Małgorzatą Puternicką także to odkrywają. Bardzo ci dziękuję, Krzysztofie. Do usłyszenia i do zobaczenia i zapraszamy. TVP 3 Gdańsk, sobota 12 grudnia o godzinie 19, a później w TVP 1 będziemy informować. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam ciebie i pozdrawiam państwa.